Witam was, ludzie, serdecznie. Z tej strony Surbaman, a my znowu bawimy się w grą Terror Tymetyl. No to luta! Co do chuja? What the fuck? O! Niezła sztuczka. Skąd się tu wziąłeś? O to samo mógłbym spytać ciebie, wędrowcze. Idziemy do klasztoru, ale coś dziwnego nas powstrzymuje. To pewnie twoja zasługa. Tak, tak, tak. Masz rację. Dziwne rzeczy tu się dzieją. Nie wszystkie są jednak tak dziwne, jakby się mogło wydawać. Jestem strażnikiem tego mostu. Nie każdy może tędy przejść. Tak czy inaczej zamierzamy się dostać do klasztoru. Brak ci cierpliwości, wędrowcze. Nie powiedziałem, że was nie przepuszczę. Zresztą ty nosisz amulet wędrowców. Dla ciebie droga stoi otworem. Ale twych przyjaciół muszę poddać próbie. Nie sądzę, żeby byli zadowoleni, ale mów, o co chodzi. Niech tu podejdą. Witajcie! Niech niebiosa sprzyjają waszym dążeniom do prawdy. Widzę, że dobrze trafiliśmy. Właśnie tego szukamy. Musimy dostać się do klasztoru. Żarliwość, z jaką chcesz przystąpić do zgłębiania wiedzy, jest godna podziwu. Teraz jednak nie można wejść. Wrota klasztoru muszą pozostać zamknięte, aby demony złego nieba nie mogły dostać się do środka. Demony? Czego one od was chcą? Demony złego nieba chcą dostać się do środka. Już raz się dostały i siały spustoszenie i śmierć. Nie mogę was wpuścić, bo jak tylko otworzę drzwi, to zaraz wlatują do środka. Chyba że przyjdziecie za miesiąc, albo pokonacie je w walce. Będziemy walczyć. Może innym razem. Dobra, pokonamy te demony. Wielcy z was wojownicy. Niech modlitwy wielkich lamów skupią się na waszej ochronie. Zjawimy się z powrotem, jak będzie bezpiecznie. Opiecie, broń. No, gitara. Spoko. To trzeba się trochę podleczyć. Thank you.
ja. Kurwa, ten zepsuł. Moment, żebym zepsuł, kurwa. No, moment. Ale że spierdę. Witajcie, wędrowcy. Co możemy dla was zrobić? Jeżeli chcecie spędzić resztę swoich dni w naszych murach, to proszę poczekajcie jeszcze trochę, aż Wielki Lama zakończy modlitwę. Dziękujemy za gościnność, ale mamy ważną sprawę. Potrzebujemy pomocy. Musicie trochę poczekać. Chcemy tylko przetłumaczyć pewien stary dokument. Proszę was, abyście wykazali trochę cierpliwości. Jak tylko Wielki Lama skończy modły, pójdę do niego i porozmawiam z nim. Już mu dam dupę, lisz dupę. No i dał dupę i nie dam. Taka obdawa, którą pani nie wprowadza. O właśnie. No dobrze, mów teraz, o co w tym wszystkim chodzi? Waszym pragnieniem jest, aby Wielki Lama przetłumaczył słowa zapisane na tym starożytnym dokumencie. Lama ma wątpliwości, czy może wam pomóc. Ludzie Zachodu nie są przygotowani ani godni poznania tajemnic naszych przodków. Wielki Lama postanowił jednak dać wam szansę. Jutrzejszego ranka odbędzie się rytualna dyskusja. Weźmie w niej udział jedno z was i nasz Wielki Lama. Tylko w ten sposób możecie go przekonać co do swej wartości i gotowości przyjęcia naszej starożytnej wiedzy. Jestem gotowy na wysłuchanie waszych pytań. To mamy sobie stać i rozmawiać? Łatwizna. Wybaczcie mi, zapomniałem, że nie znacie ceremoniału dyskusji. W takim razie posłuchajcie. To bardzo starożytny ceremoniał. Wszystko zależy od twoich ruchów i tego, jakie gesty wykonujesz w odpowiedzi na gesty Lamy. Jest pewien określony zestaw gestów, dokładnie 277, które mają podporządkowaną odpowiedź słowną. Ceremoniał ten pokazuje jedność ciała i umysłu. Czyny idące za słowami i odwrotnie. Jeżeli ta harmonia jest zachwiana, to oznacza, że kłamiesz i słowa twoje są inne od czynów. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo bardzo mnie to ciekawi. Słucham. Co to za demony, które próbują się dostać do klasztoru? Słyszałem o waszej walce z demonami złego nieba. Wiąże się z nimi straszna historia. A wszystko to przez innego demona, który skrył się w naszym klasztorze. Jak to? Ognisty demon uciekł przed latającymi demonami, którym winien był górę klejnotów. Demony złego nieba, podobnie jak demony wodne, Klu, bardzo lubią klejnoty i wszelkie kosztowności.
Demon ognisty umieścił klejnoty w którejś z komnat tego klasztoru, po czym ukrył ten pokój i siebie w innym wymiarze, równoległym do naszego. Demon ognisty czerpie siłę z klejnotów i dlatego zawsze chowa je w jednym pomieszczeniu, aby mógł tam szybko wpaść i naładować się siłą. Demony złego nieba stwierdziły, że skoro demon ognia schował się w tym klasztorze, to znaczy, że wszyscy jego mieszkańcy mu pomagają. Dlatego jak tylko wpadną tu do środka, to sieją śmierć wśród mnichów. Nic nie można z tym zrobić, bo mnisi nie są wyszkolonymi wojownikami i nikt nie jest w stanie zabić demona ognia i oddać klejnoty demonom latającym. Może jakoś moglibyśmy wam pomóc? Gom! Panno Margaret, proszę się nie denerwować. Głupoty to moja specjalność. A raczej głupota! Nieraz musieliśmy sobie radzić z różnymi problemami. Demon na pewno jest do pokonania, a może to ułaskawi lamę, który w podzięce pomoże nam. To jest możliwe. A więc? Poczekaj proszę. Muszę porozumieć się z lamą. Spoko. To wszystko zajebuje, jak w standardzie wszystko. Tam się spyli. Koncert. Gotów tak, nie są gotów. Ze mną. I luta na wojnę. Tuser mam, garbacz mam. A tu garbacz się najbardziej przyda. Ale tak się tam garbacz pojebał, leżał. Hej. Go kupiłem. Witam wszystkich zebranych. Z łaski Wielkiego Lamy zostałem mianowany sędzią, który zadecyduje, do kogo będzie należeć zwycięstwo. Niech ten z was, który ma wziąć udział w ceremonii, podejdzie do mnie.
Reszta będzie mogła obserwować wszystko, stojąc z boku. Thank you.
Dobra, nie wiem co jak włączałem, stałem i włączałem. Udało ci się. Dowiodłeś czystości swoich intencji. Wiem, że potrzebna ci nasza pomoc. Mów, o co chodzi? Mamy pewien starożytny dokument. Wiemy, że to mapa, tylko nie potrafimy z niej nic odczytać. Pokaż go. Ach, wiele pokoleń minęło od czasów panowania Arjuny. Jakże potężny był to władca. Ta mapa wskazuje lokalizację jednego ze starożytnych miast. Prawdopodobnie chodzi jednocześnie o miejsce ukrycia jakiegoś skarbu. Tyle sami się dowiedzieliśmy. Nie wiemy, jak czytać tę mapę. Gdzie to miasto miałoby się mieścić? Starożytne skarby, wiedza o potędze, przedmioty dające władzę. Dokument ostrzega przed wyjawieniem tajemnicy ludziom słabym i żądnym władzy. Znam kilku takich. Ja pragnę jedynie pozostawienia skarbców króla Arjuny w spokoju, ale dlatego muszę tam dotrzeć przed innymi. Wiem, że mówisz prawdę. Skarbiec został ukryty daleko na północy Tybetu, tuż przy granicy z Mongolią. Miejsce to nazywa się Gardziel Smoka. Jest niewidoczne dla zwykłych śmiertelników. Udajcie się do wyroczni i tam zapytajcie, kto przykrył zasłoną to miejsce. Jest jeszcze jedna informacja. Na południu, gdzieś w wysokich górach, gdzie trzy pałace wyznaczają drogę do prawdy, ukryty jest klucz do władzy nad skarbami. Kto odnajdzie klucz i mądrością swoją go obdarzy, stanie się panem tego świata, a moc jego równa będzie mocy bogów. Jestem ci ogromnie wdzięczny. Zostawcie ten dokument u nas w klasztorze. Dobrze go ukryjemy i nikt już go nie odnajdzie. Nasi mnisi wskażą wam drogę powrotną. Żegnam was teraz. Oj, kara. Co zrobić z dwoma garbarcami? Dobra, tutaj gdzieś tam... Tu luta, ale w innym miejscu tam. Pomogę? Może więc to na mnie czeka. Tak to paru spodziewałem. Może... Trochę muszę zerwać się od starszy tutaj. Tu jest... Bagare... Tor... Ja jedno ja też tam nie jestem. Ja muszę dodać to. To. Dobra, biorę pieniądze. Nie ma drugiego? O! Kaję. Nie ma drugiego handlarza. No to luta.
40, lol. Pan będzie zbierał gminy. Mam sobie odpiął. Da się, da się. Dobra, dziś w tym momencie sobie zakończymy. Cześć, mam na ramu, spróbowałem. 4. Na razie, cześć.